Cześć, ja nazywam się Paweł Leżoch, a to jest program Biznes od Początku, w którym odwiedzamy przedsiębiorców w całej Polsce, pokazujemy ich firmy. Dzisiaj jesteśmy w okolicach Poznania w firmie Mustang Clinic, gdzie zajmują się renowacją zabytkowych Mustangów, sprzedają też części do takich samochodów i pokażemy Wam dzisiaj tą firmę. Będzie bardzo ciekawy dzień, trochę pojeździmy, pokażemy Wam, co te samochody potrafią i porozmawiamy o tym z punktu widzenia biznesowego i inwestycyjnego, jak w takie samochody inwestować, ile coś takiego kosztuje. A takie nagrania, które robimy w całej Polsce, są możliwe dzięki naszym partnerom, a partnerami kanału są seohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny, Tipay, operator płatności dla Twojego e-commerce oraz Lodolandia, największa franczyza lodowa w Polsce. Linki do naszych partnerów znajdziecie w opisie, a teraz zapraszam na dzisiejszy odcinek. Cześć Adam. Cześć. Opowiadaj, co to za miejsce, czym się zajmujecie? Jesteście w Mustang Clinic, czyli w mojej firmie. Zajmuję się renowacją zabytkowych Mustangów. Powiedz, skąd pomysł na taką działalność i czym zajmowałeś się wcześniej? A ta działalność powstała po prostu z pasji. Wcześniej miałem firmę z branży IT, która się bardzo dobrze rozwijała i po prostu mnie przerosła. Ja jestem człowiekiem, który robi rzeczy bardzo dobrze, a żeby firma się rozwijała i przynosiła korzyści, musi być po prostu dobra. A ja robię po prostu dobrze i lepiej niż trzeba, stąd po prostu przerosło mnie to, pracowałem za długo, za intensywnie, więc pewnego dnia stwierdziłem, że muszę to sprzedać, zrobić coś innego, fajnego, coś, co będzie zgodne z moją pasją. W tej branży nie pracujesz za dużo? No miałem taką nadzieję, że tak będzie, że będę tylko tutaj doglądał, odpiszę na 3 maile i będzie fajnie, a samochody same się będą robić. Wyszło na to, że znowu pracuję dużo, rodzina znowu jest zawalona, no ale taką już mam po prostu naturę. Lubię pracować i sprawia mi to przyjemność, więc pracuję. Okej, twoją pasją są samochody, tak? Dokładnie tak, zabytkowe samochody, zabytkowa motoryzacja jako taka oraz budowanie, po prostu budowanie, tworzenie czegoś nowego. Tworzenie to jest coś, co mnie strasznie kręci, później jest z tego strasznie wielka radocha. Jak wsiądziesz, posłuchasz ten samochód, to mimo że robię to już od 15 lat, to cały czas dźwięk silnika, adrenalina, to po prostu daje strasznego kopa i daje dużo przyjemności. Mhm. Jak wyglądało u Ciebie to przejście z branży IT, z tamtej firmy? Do firmy, która zajmuje się renowacją, no bo teraz już widzimy działającą firmę na dużą skalę, ale ten pierwszy taki projekt, jak to wyglądało? No w tamtych czasach myślałem, że mam bardzo duże zasoby finansowe i bez problemu rozwinę firmę związaną z zabytkami. No oglądałem się też wtedy filmów, jak pewnie wiele osób, gdzie w ciągu 7 dni czy tam 2 tygodni można zbudować w Stanach samochód. To jest absolutna bzdura i niestety strasznie na tym popłynęłem. Moje pierwsze 3 lata skonsumowały całkowicie moje oszczędności, no ale później jakoś zaczęła się bronić, no i ta firma zaczęła funkcjonować i znowu się piąć w górę. Ten pierwszy samochód, który robiłeś, to był już jakoś samochód z zamysłem sprzedaży, czy ten pierwszy samochód, jak to wyglądało? Ale te pierwsze zabytki, no to kupiłem kilka po prostu samochodów, które stwierdziłem, że odrestauruję i sprzedam i zrobię to z dużym zyskiem, zrobiłem to z dużą stratą. Okej, okay. I co później zmieniłeś? Jak do tego doszło, że ta firma zaczęła przynosić zyski? Tak naprawdę doświadczenie tutaj zrobiło swoje. Każdego biznesu trzeba się nauczyć od początku. Myślałem, że to będzie dużo prostsze, że to będzie inaczej. Okazało się, że jest kompletnie inaczej. No i po prostu zacząłem to układać, aż zaczęło to być trybiącą dobrze maszyną. Mhm. Pozyskiwanie klientów w Waszej branży jest problemem, czy tutaj jednak klienci walą drzwiami i oknem? 15 lat temu było jakimś tam problemem. Wtedy byliśmy otwarci głównie na świat. Tutaj pierwszy Mustang, który gdzieś zrobiliśmy do Norwegii, w tamtych czasach przyniósł nam jakieś drugie miejsce na całą Skandynawię. Od tego czasu, gdy zaczęliśmy być w jakichś tamtejszych czasopismach, gazetach, to się po prostu bardzo rozdmuchało. Po jednej wygranej w jakimś tam konkursie nagle zapełni się kalendarz na 3-4 lata do przodu. Mhm. Obecnie w jakim modelu działacie? Czy klient może przyjechać ze swoim samochodem i wy go wyremontujecie, czy jak to funkcjonuje? Na dzień dzisiejszy budujemy tylko samochody na zamówienie, czyli klient zazwyczaj posiadający już jakiś jeden samochód, drugi, z którego jest mniej lub bardziej zadowolony, zamawia u nas samochód, z którego będzie w 100% zadowolony. Po prostu kroimy na miarę dla klientów te samochody.
jak widzisz, to jest 100% adrenaliny. No, na takich wąskich dróżkach. No, jest ciężko wytrzymać. No, także niestety wyszło nieładnie, musimy zrobić poprawki. Boże drogi, to może sam. No, ludzie to kupują po prostu do zabawy, żeby mieć odrobinę przyjemności. Tam już, jak masz zły dzień, dwa razy wejdziesz boczkiem zakręty i już od razu wszystko jest dobrze. Ty jesteś fanem, jesteś taki, wydajesz się taki spokojny, opanowany, a jak wsiadasz do auta, to... No, spoko, no. Jak ci się podoba, no bo to widzę, że jesteś pod strasznym wrażeniem. Jest masakra. Wydawało mi się, bo ja mam generalnie lęk wysokości. Ostatnio nagrywaliśmy taki odcinek, gdzie lataliśmy samolotami. No to teraz będziesz miał lęk przed jazdą samochodami. Tak, nie? Ja myślałem, że jestem wielkim pasjonatem i super, nie? I że najbardziej stresujące przeżycie to będzie ten lot samolotem, ale to jazda z tobą to jest po prostu... Na razie top, jeżeli chodzi o emocje. No, emocje były od samego początku. No ale no widzisz, to właśnie kupując Mustanga, właśnie kupujesz emocje. To jest właśnie to, że to jest zazwyczaj ludzie, którzy u nas zamawiają samochody, już mają jednego, drugiego, trzeciego. No i wiesz, jeden nie odpowiadał im pod jednym względem, drugi nie odpowiadał im pod jakimś innym względem. No i po prostu budują coś, o czym zawsze marzyli, nie? To jest coś, z czym ja się specjalizuję. Po prostu spełniam marzenia osób, które po prostu no całe życie chciały coś fajnego. Ty mi to już pokazałeś poza kamerą, ale opowiedz o tym, bo u was można sobie to auto tak dobrać, że mogę mieć nawet współczesny samochód, który z zewnątrz wygląda jak samochód z lat 70. Tak. O tym. My robimy różne rzeczy. No tu akurat rozmawialiśmy o tym, że możemy zaadaptować płytę podłogową z nowego Mustanga i użyć ją po prostu jako bazę do zbudowania na niej zabytkowego Mustanga. Czyli on wygląda jak zabytkowy, ale tak naprawdę jest nowy. To jest coś, czego najmniej robimy. Jest to bardzo czasochłonne. Jest około 2000 godzin na zbudowanie takiego samochodu. No ale od czasu do czasu gdzieś tam ktoś o coś takiego poprosi. Także dla świeżych, nowych klientów takiego czegoś na pewno bym nie robił. Jeżeli miałbym klienta, który kupuje już u nas drugi, trzeci, piąty samochód, no to wtedy na coś takiego bym się zgodził. Jako daily driver po prostu. Czy ten samochód ma też współczesny silnik, wszystko ma współczesne... Tak, ma ABS-y, kontrolę trakcji i wszystko, czego nie chcemy tak naprawdę w tym samochodzie. Także są osoby, które szukają jakichś emocji typu sportowych, są osoby, które szukają emocji klasycznych samochodów. Ten, którym jedziemy teraz, ma nowoczesne zawieszenie, ma nowy silnik, znaczy silnik na gaźniku, ale jest to nowy silnik 427, ma nowy układ kierowniczy, tym samochodem jeździ się bardzo współcześnie. No, można śmiało pojechać na tor i po prostu się nie rozbić, tak? Są osoby, które z kolei mają dosyć aut sportowych, mają już, nie wiem, 5 innych nowoczesnych aut sportowych i chcą, żeby ten samochód był po prostu samochodem klasycznym, czyli żeby miał luzy, żeby był miękki jak kanapa, bo po prostu... To poczuć, jak to było kiedyś. No a my sobie tutaj jeździmy takim troszeczkę mocniejszym, 500-konnym samochodzikiem, no, który nie ma żadnej kontroli i trakcji, więc no, można się nim pobawić. Jeździłem naprawdę różnymi autami, właśnie takimi współczesnymi, sportowymi, ale nie, takich emocji nie mam żadnych. No tutaj cię nic nie uratuje. Tutaj jeżeli wlecisz po prostu, wylecisz z drogi, to po prostu wylecisz. To jest twoja wina, tylko i wyłącznie. Nikt ci tutaj nie pomoże, żaden system cię nie obroni. Ceny takich Mustangów, jaki to jest przedział zrobiony w takim standardzie, w jakim wy robicie wyremontowany Mustang, jakie to są kwoty? Na dzień dzisiejszy jest to koszt około 100 tysięcy euro, no i będzie rósł w górę w zależności od wyposażenia i od tego, co zamontujemy do środka. Czyli od tego, jaki będziemy mieli silnik, jaki będziemy mieli układ napędowy, czyli skrzynię biegów, most, to jest tak naprawdę wyznacznik, największy wyznacznik cen. Mówisz, że w tym samochodzie, w tym egzemplarzu jest silnik, powiedziałeś... To jest nowy silnik 427. To jest silnik z lat, tam powiedzmy, 70. Tak? Znaczy oparty na technologii lat 70, ale zrobiony zupełnie od nowa. Tak? Czyli od nowa odlany, od nowa na nowej technologii złożony. Czyli mamy kute tłoki, kute kopowody, kute wał. Dzięki temu możemy wyciągnąć po prostu więcej mocy. Czyli u was, jak to auto wychodzi od was, no to on ma przebieg silnik
jest fabrycznie nowy, z zerowym przebiegiem. Tak, mamy przebieg silnik z przebiegiem zerowym, no kilku godzin, no bo te silniki są docierane. No i samochód też jest z przebiegiem zero, aktualnie tym, którym jedziemy, ma przebieg 281 km. Tak jak widziałeś, takie auto kupuje się po prostu, żeby poczuć emocje. Przynajmniej takie jak to, no bo są osoby, które lubią po prostu mieć też coś ładnego, no bo nie ma co ukrywać. Mustang jest bardzo pięknym autem, szczególnie w nadwoziu Fastback. Jest to przepiękne auto, przepiękna linia, która praktycznie nie została skopiowana ani powtórzona do dziś, więc mając Mustanga to jest po prostu coś, co jest dziełem sztuki. Nie każdy musi jeździć tak, jak my jeździliśmy tutaj. Można po prostu cieszyć się z tego, że właśnie auto zabytkowe, jechać zawsze boczną drogą, jechać sobie 90 na godzinę. To jest auto akurat to, zbudowane pod sport, pod zabawę. Mam taką samą radokę i frajdę jeżdżąc zwykłym, normalnym, klasycznym Mustangiem. No jara mnie to naprawdę do dziś, robię to 15 lat, a jara mnie to do dzisiaj. Tak, też no piękny samochód, jak obserwowałem z zewnątrz, no nie ma się co tam dłużej zachwycać, no samochód jest niesamowity. Z punktu widzenia biznesowego i inwestycyjnego chciałem się dowiedzieć, jeżeli chciałbym kupować takie samochody inwestycyjnie, no to na co zwracać uwagę, na przykład, które egzemplarze, czy które na przykład modele silników, pojemności, na co tutaj zwracać uwagę, które mają największą wartość? Znaczy największą wartość i największy sens inwestycyjny mają samochody w nadwoziu Fastback, czyli takim jak jedziemy teraz. Nie musi być to Eleonor, to jest taki sztuczny twór filmowy. Samochody w nadwoziu Fastback mają największą wartość kolekcjonerską, są najbardziej poszukiwane i praktycznie, jeżeli jest ładny samochód w takim nadwoziu wystawiony na rynku, znika w ciągu 2 tygodni, a zazwyczaj w ciągu 2 godzin. Fastback, czyli one tak łagodne mają ścięcie? Czyli dokładnie tak. Zrobiono ich po prostu 10-krotnie mniej. Jest to auto no, stylistycznie najładniejsze, najbardziej sportowe. Czym się różni ta renowacja w Polsce od renowacji w Stanach? O tym rozmawialiśmy też poza kamerą, więc opowiedz o tych różnicach. No, żeby zrobić dobrze taki samochód, to jest minimum 1000 godzin. Tak? Żeby zrobić taki Eleonor, którym jedziemy, to jest około 1500 godzin pracy. Średnia robocza godzina w Stanach kosztuje około $100 w takim klasycznym, zwykłym warsztacie. Łatwo sobie policzyć, że nie jest to możliwe, aby taki samochód w takiej jakości został sprzedawany w Stanach poniżej $200,000. Stąd jest taka jego cena. W Europie można zrobić jeszcze te samochody dużo, dużo taniej, dlatego ludzie z całego świata tutaj do nas trafiają. Jak wygląda proces tworzenia takiego samochodu u Was? No. Jak to przebiega, krok po kroku? Startujemy z takiego największego możliwego złomu do znalezienia, w którym jeszcze nikt nie zrobił żadnych przeróbek. Najłatwiej i najlepiej buduje się samochody z takich, które gdzieś zostały zostawione za szopą kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu i po prostu nikt ich nie ulepszał. Samochody, które wyglądają ładnie na zdjęciach w Stanach, zazwyczaj są bardzo, bardzo trudnymi do renowacji, bo klient myśli, że kupuje piękny samochód za 50-80 tysięcy dolarów, a w nim jest tyle samo roboty, co w takim złomie, a zazwyczaj jeszcze więcej, bo jeżeli ten samochód służył przez 40 lat, a nie tylko przez 10, no to było przynajmniej kilkunastu pomysłowych napraw, które nie zawsze są zrobione dobrze. Czyli już teraz taka pierwsza wskazówka, lepiej jest kupić taki totalny szrot, na którego większość ludzi nie zwróci uwagi? Dokładnie tak. Tutaj robiąc Mustanga, wszystkie części są dostępne, wszystkie można bez problemu kupić. Można je kupić nawet teraz w Polsce, bez żadnych kłopotów. Pomagamy właśnie takim osobom, które marzyły o Mustangu, a których nie stać na wydanie 100 tysięcy za renowację, mogą po prostu zrobić sobie renowację we własnym domu. Co dzieje się dalej? Znajdujecie taki samochód, ściągacie go do Polski i co z tym autem robicie? Już tak czysto technicznie pytam. No po prostu rozbieramy je na części pierwsze, co akurat widziałeś u nas w warsztacie. Akurat mamy 3, które właśnie rozbieramy i przygotowujemy do renowacji. Po rozbiórce auto jest piaskowane, po wypiaskowaniu trafia na blacharnię, gdzie są wykonywane wszystkie naprawy blacharskie. W przypadku Mustanga wymienia się 80% poszyć. Auto z powrotem wraca do piaskarni, aby malować je różnymi podkładami. Tych podkładów jest bardzo dużo. To auto jest zabezpieczone no, przed korozją, aby długo cieszyło nowego właściciela i aby tą inwestycją mogło pozostać. Musi od samego początku być zrobione dobrze. Klient sobie jest w stanie w tym samochodzie
wybrać co? Ty mi tutaj też znowu pokazywałeś na przykład radio, różne inne bajery. Wiem, że ten samochód ma też system głośno mówiący, więc co tutaj jeszcze w tym aucie jest dodatkowego, albo co może być dodatkowego w takim Mustangu? Znaczy, no, budujemy auta pod klientów, tak? Klienci mają milion możliwości customowych modyfikacji. No, od systemu audio, które wspomniałeś, robimy auta, które mają na przykład ukryte subwoofery pod siedzeniami, jeżeli kogoś interesuje lepsze audio. Tak jak ten na przykład ma zestaw głośno mówiący. Mamy oryginalne stare radio, w które po prostu wsadziliśmy zupełnie nowy środek. To, co widzimy tam za placem, opowiedz, co to jest ten skład samochodów. No, tam są samochody, które czekają na renowację, czekają po prostu w kolejce. Są klienci, którzy ten samochód chcą zabrać i mieć go gdzieś u siebie jako kwietnik na ogrodzie, a są klienci, którzy po prostu stawiają nas samochody, które czekają. Dlatego, że działam w takim modelu, że podpisując umowę z nami, klient dostaje już gotowy samochód. On od początku ma swój samochód, ma swój numer VIN, no i później ten samochód czeka na renowację, którą wykonuje. Klienci nie mają pewnych takich obaw, no bo zazwyczaj widząc samochód gdzieś w internecie, kierujemy się tym, że on ma ładnie wyglądać na zdjęciach, na przykład sprowadzają sobie jakieś ze Stanów samochód, który na zdjęciach wygląda ładnie, ale w praktyce okazuje się, że on jest w beznadziejnym stanie. A tutaj niektóre te samochody, które widzimy, nie wyglądają za ciekawie. Czy oni nie mają takich obaw, że oni by chcieli jednak, żebyś ty remontował dla nich auto, które jednak już na początku wygląda jakoś lepiej? Na dzień dzisiejszy, myślę, 80% moich klientów to są klienci, którzy mają już styczność z samochodami zabytkowymi, którzy trafią do mnie tylko dlatego, że oczekują najwyższej jakości. Stąd oni wiedzą, że kupując samochód ze Stanów, który ładnie wygląda na zdjęciu, po przyjeździe tutaj nie do końca spełnia ich oczekiwania, wiedzą, że żeby zrobić samochód dobrze, trzeba go zrobić od początku i trzeba go zrobić ze zgliszcz. Na początku mojej działalności, te 10 lat temu, gdy jeszcze przyjmowałem samochody klientów, po prostu klientów, którzy przywozili swoje, byli przerażeni, że ładny samochód, który dopiero co kupili, zapłacili za niego 50 tysięcy dolarów, trzeba rozebrać w drobny mak, trzeba go praktycznie zniszczyć do gorszego stanu niż taki wrak, bo po prostu ktoś już przez kilkanaście lat używania tego samochodu robił różne naprawy. Amerykanie też oszczędzają, przynajmniej w warsztatach tych takich, gdzie pracują no, mniej wykwalifikowani specjaliści, oszczędzają, te samochody są naprawiane częściami z pralek, starymi tablicami rejestracyjnymi lub nawet złotkiem z czekolady. Ja widziałem naprawdę wszystko, więc wszystkie tanie samochody ze Stanów nie mogą być dobre. Roboczogodzina w Stanach jest bardzo droga, jest przynajmniej czterokrotnie droższa niż u nas, co powoduje, że taki samochód zrobiony w Stanach, jeżeli ma być dobry, to musi po prostu kosztować. Ta baza zielona, tak. Ile to kosztuje? No to jest około wartość około 100 tysięcy złotych. Sama ta baza, to co tu widzimy, tak, kosztuje. 100 tysięcy złotych. Dokładnie tak. Są droższe, powiedziałeś. Są droższe, tutaj. Tak. Pokaż. No gdzieś tam coś stoi. No nie pamiętam, który teraz by trzeba któryś znaleźć. Któryś z tych dwóch czerwonych kosztuje około 200 tysięcy złotych. Około 200 tysięcy złotych ten stan, który tak. Tutaj widzimy. Tak. Czy klient jak gdyby jest świadomy, że to w ten sposób wygląda? Czy on kupuje, zamawia u Was samochód, on dostaje już papiery do swojego samochodu. Dokładnie, i wie, że to jest na przykład jego samochód. On na przykład dostaje też jakieś zdjęcia, że on teraz ten samochód wygląda tak? Oczywiście, że tak. Tak. No, zazwyczaj klienci przyjeżdżają czy przylatują tutaj do nas. To teraz już na szczęście jesteśmy po pandemii, więc klienci bardzo lubią przyjeżdżać czy przylatywać. Mamy tutaj ławice bardzo blisko, więc praktycznie z całej Europy, jeżeli mamy klientów, oni przylatują, doglądają sobie, lubią sobie zrobić jakieś tam zdjęcia czy dotknąć swojego samochodu na każdym etapie pracy. Powiedziałeś, że z tego samochodu za dużo nie zostaje, bo no blacha praktycznie też jest zrobiona cała od nowa. Tak. I zastanawiam się nad tym, czy nie łatwiej, nie taniej, jeżeli ten samochód praktycznie i tak jest cały budowany od zera, czy nie da się po prostu zbudować tego samochodu od zera, niż kupować taką bazę za 100 tysięcy? Co daje kupienie tej bazy za 100 tysięcy? No, oczywiście da się zbudować ten samochód od zera. Są firmy w Stanach, które budują te samochody po prostu od zera, i tylko że jest to wtedy nowy samochód. Ma nowy numer VIN i traktuje się go jako nowy samochód. Odbudowując ten samochód, zawsze mamy jakąś historię. Tutaj mimo wszystko nadal z tego samochodu, czy progi, czy cała struktura dachu, deska rozdzielcza, tu jakaś kolumna, tutaj jakiś oryginalny tylny most, to wszystko są rzeczy, które odzyskamy. Więc klient będzie miał chociaż odrobinę tego samochodu w oryginale. Miałeś inwestora, który się do Ciebie zgłosił, który chciał, żebyście produkowali takie nowe samochody. Tak, to był jeden z moich klientów, którym zrobiliśmy samochód, to było około 5 lat temu. On mówił, że może tam 3-5 milionów euro zainwestować, żebyśmy po prostu otworzyli fabrykę i zaczęli budować te samochody.
Czemu się na to nie zgodziłeś? Wiesz co, ja naprawdę wiem, że mam kłopot z tym, żeby być, nie wiem, dyrektorem zarządzającym. Ja lubię wszystkiego doglądać, ja lubię wszystkiego dotknąć, ubrudzić się. To po prostu sprawia mi radość i to jest moje życie. Są takie firmy, które robią takie samochody. Jest kilka firm w Stanach, które je budują po prostu od zera i właśnie też robią około 100 samochodów rocznie. No, mnie taka masowa produkcja nie interesuje. Ja lubię po prostu to, co robię i nie chcę się rozwijać w tą stronę. Okej, czyli nie chcesz iść w masową produkcję, ale gdybyście takie auta mieli budować od zera, po prostu w mniejszej skali, czy to też Cię nie kręciło, czy dlaczego wybrałeś taki model renowacji niż budowanie tego? No, nadal to po prostu no, coś robisz z niczego, wiesz, to jest to, co mnie kręci. To jest to, że widzisz, tak jak mamy tutaj te samochody, które czekają na renowację, po prostu coś wskrzeszasz. To jest to, co mnie kręci, to jest to, co lubię. Czy Ty jesteś takim bardzo pasjonatem, a z punktu widzenia biznesowego? Z punktu widzenia biznesowego rynek jest tak chłonny, że można by otworzyć taką fabrykę i na pewno zarabiałaby bardzo dużo pieniądze. I na pewno, jeżeli ktoś ma takie biznesowo takie zacięcie, żeby zostać dyrektorem fabryki, który będzie umiał delegować zadania zamiast doglądać wszystkiego sam, na pewno jest to dobry biznes i coś, co przyniesie bardzo duże finansowe rezultaty. Już cały czas mówimy, patrzymy na to z takiej perspektywy budowania fabryki i robienia dużej skali tych Mustangów. To nadal nie jest duża skala. Zrobienie 100 samochodów to nadal nie jest duża skala. Dla mnie jest to duża skala, ale zrobienie 100 samochodów w ciągu roku to nie jest duża skala. Rynek jest tak chłonny, że bez problemu by to przyjął. Też zastanawiam się nad tym z punktu widzenia biznesowego, czy renowacja samochodów w tym stanie kontra budowanie tych samochodów od zera, który biznes mógłby być bardziej dochodowy? Myślę, że budowanie od zera, bo wtedy nie musiałbyś przynajmniej kilku etapów pracy wykonywać, czy nie musiałbyś piaskować, przygotowywać wszystkiego. Robiłoby się gotowe ramy, na których tak jak kiedyś w fabryce Forda po prostu ten samochód byłby składany. Czyli byłyby osobne stanowiska do składania, nie wiem, płyt podłogowych z strukturami bocznymi, następne stanowisko, które zgrzewałoby dalej, tak jak to robił Ford po prostu 60 lat temu, czyli to taka mini fabryka Forda. Jak jest z dostępnością części? Czy ja jestem w stanie sobie zamówić teraz wszystkie części, nie wiem, na przykład płytę podłogową właśnie z takiego rocznika, nie wiem, 68? Dokładnie tak, wszystko mamy na miejscu. Możemy od razu praktycznie zapakować do samochodu wszystkie części do zbudowania Mustanga od zera. A te części, które Ty sprzedajesz, to są części używane z odzysku, które Wy wyremontowaliście, czy to są nowe części? Nie, to są wszystko nowe części. Firmy amerykańskie produkują w Chinach czy na Tajwanie. Po prostu te części cały czas. Także mamy nowe płyty podłogowe, mamy nowe drzwi, dachy, podszybia, podłużnice. Każda z tych części jest po prostu ogólnie dostępna. I osoby, które robią renowację, mogą wszystko u nas kupić. Renowacja samochodów? Jaki to jest przedział? Wyremontowany Mustang? Jaki to jest przedział cenowy? No, my w mojej firmie robimy tylko i wyłącznie samochody z górnej półki cenowej, czyli takie trudno dostępne, tak jak tutaj są samochody typu fastback, czyli mamy ten ścięty tył. To są samochody, które po remoncie są warte około 100 tysięcy euro. Tak, mamy samochody coupé, które my z kolei używamy na części zazwyczaj, ale są osoby, które je remontują w domowych zaciszach. Te samochody mają wartość około 50 tysięcy euro po renowacji i bardzo polecam, żeby osoby właśnie na takich samochodach próbowały się uczyć. Mnie to teraz na dzisiaj kręci to, żeby ludzi zarażać po prostu budowaniem samochodów, odzyskiwaniem czegoś, co po prostu dla wszystkich jest złomem, ale można z tego zrobić coś pięknego i bardzo fajnie taką kupejkę sobie samemu w jakimś garażu, nie wiem, u dziadka po prostu zrobić. Wy remontujecie samochody, powiedziałeś, że im gorszy stan, dla Ciebie to lepiej. Tak, zaczynać od takiej bazy. Po prostu nikt już nie popsuł czegoś wcześniej, bo jeżeli ktoś remontował ten samochód przez kilka lat, ten samochód w jednej rodzinie był remontowany przez najpierw wuja, dziadka, później syna, a na końcu trafił jako samochód do dojazdu na uczelnię, po prostu każdy gdzieś coś naprawiał i każdy coś popsuł po drodze. Także najlepsze są samochody takie, w których nikt nic nie grzeba. Gdybym ja, jako amator, mówisz, że zachęcasz, żeby każdy samodzielnie gdzieś tam próbował sobie grzebać przy takim aucie, marzy mi się od zawsze taki Mustang właśnie zabytkowy. Nie mam zielonego pojęcia. Twoim zdaniem,
powinienem też zaczynać od właśnie takiej bazy w takim stanie, czy jednak szukać czegoś trochę lepszego? Od troszeczkę lepszej, no wtedy poszukałbym takie... Okej, no kompletne z silnikiem, tak, takie auto. Kompletne coupé, ale takie właśnie nieruszone, takie, w którym bez problemu sobie właśnie wymienisz podłogę, zrobisz jakieś drobne naprawy. Te auta nie są drogie, w granicach 40 tysięcy złotych można już kupić auto w bardzo przyzwoitym stanie. Będzie to auto coupé, czyli bardziej popularne, mniejsza wartość po zrobieniu, ale idealne, żeby na nim się nauczyć. Jeżeli coś się popsuje, nic się nie stanie, zrobi się dobrze, nie musi być zrobione bardzo dobrze. Mamy tutaj takiego Dodge'a, jest to Dodge Charger 68 roku, budujemy go sobie tak w wolnych chwilach. Jest to auto, które jest na płycie podłogowej z nowego Challengera, ma silnik ponad 700 konny, mamy tutaj wszystkie systemy typu ABS, kontrolę trakcji, jakieś pompowane amortyzatory. Jest to po prostu nowy samochód, nowy Challenger, na którym jest oparty po prostu stary Charger, czyli samochód wygląda kompletnie jak stary Charger, jak auto z 68 roku, a jest oparty na nowoczesnej płycie podłogowej. Robiliśmy takie rzeczy też z Mustangami. Mieliśmy klienta, który kupił nowego Mustanga w 2013 roku z salonu, przysłał do nas i takiego Mustanga, który miał 213 km na liczniku, po prostu cięliśmy i osadzaliśmy na nim starego Mustanga, żeby wyglądał jak stary. Jak długo trzeba czekać teraz, zamawiając taki samochód na odbiór gotowego? Najbliższy wolny termin, gdzie możemy zacząć samochód, jest za około 2,5 roku. Budowa takiego samochodu to jest około roku czasu, czyli najbliższy wolny termin, w którym można odebrać samochód, jest za około 3,5 roku. Powiedz mi, czy macie dużą konkurencję na rynku? Jest dużo osób, które potrafią w ogóle remontować samochody? Jest kilkanaście firm w Polsce, które robią takie rzeczy jak my, ale jest naprawdę garstka takich, które robią to porządnie, które robią to dobrze. No ale każdy może próbować, naprawdę. No, my jesteśmy w tej branży już od 15 lat, dlatego moje oczekiwania są bardzo wysokie. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby ludzie się bawili tymi samochodami. Naprawdę, samochód, no, my robimy perfekcyjnie, ale wystarczy, żeby ktoś zrobił dobrze. Też bardzo zachęcam ludzi, żeby sami próbowali robić swoje projekty. Sprzedajemy części dla osób, które po prostu chciałyby spróbować. To naprawdę nic takiego strasznego. Budowanie samochodu to naprawdę nic strasznego, szczególnie Mustanga, gdzie każda instrukcja jest w internecie. Gdy ty zaczynałeś, no przechodziłeś z branży IT, gdzie to się kojarzy raczej z taką osobą, która siedzi przy komputerze, mało rzeczy jakieś tak robi manualnie, fizycznie. Ty też uczyłeś się takich rzeczy jak mechanika, blacharka, umiesz to też robić samodzielnie? Wiesz co, to się samo stało, to po prostu nauczyłem się, wiedząc jak weryfikować jakość i weryfikować pracowników, nauczyłem się tego widząc jak oni to robią i widząc kto robi dobrze, kto robi źle, dzięki temu na dzisiaj mogę to ocenić bez żadnego problemu. A mechanicznie uzdolony byłem zawsze od samego początku, jeszcze od małego dziecka, gdzieś tam rozkręcałem jakieś rowerki, łódziki, naprawiałem miliony różnych dziwnych sprzętów. Tak samo w branży IT też robiliśmy jakieś sterowniki, wynalazki. Dlatego było dosyć łatwo przeskoczyć na samochody, które są po prostu no, jakoś pokrewne mechanicznie. Mam po prostu takie uzdolnienia i to mnie kręci, to sprawia mi radość. Patrząc z punktu widzenia biznesowego, ty działałeś w branży IT, gdzie raczej kojarzy się to z taką branżą bardzo dochodową, gdzie można dobrze zarabiać, a to jest branża, gdzie jest to żmudna praca. Jeszcze jak mówisz, że jesteś perfekcjonistą, no to tutaj przy takim samochodzie można spędzać naprawdę bardzo dużo czasu, czas pracowników, to wszystko kosztuje. Więc powiedz mi, porównując tą branżę IT do obecnego twojego biznesu, czy to jest opłacalne zajęcie z punktu widzenia biznesowego? Jest to opłacalne zajęcie, ale na pewno nie tak jak branża IT. Myślę, że branża IT jest przynajmniej 4-5-krotnie bardziej opłacalna, ale to jest coś, co lubię robić i dla mnie wystarcza naprawdę mniej więcej, gdy w portfelu zostanie dwukrotność średniej krajowej i mogę spokojnie sobie żyć. Ja nie potrzebuję więcej, ja nie potrzebuję być bogatym człowiekiem. Gdy widzę klientów, którzy nie wiem, mają jachty, samoloty, łodzie i nie potrafią tego kompletnie ogarnąć, muszą mieć osobną osobę do obsługi helikoptera, osobną do obsługi jachtu w jednym kraju, drugim kraju. To jest nie życie. Dla mnie to nie jest życie. Ja wolę po prostu sobie skromnie żyć jak normalny człowiek. Czyli robisz to, co lubisz, to jest twoja pasja. Inne pomysły biznesowe, które ty masz, bo mówiłeś mi tutaj, wspominałeś o tych częściach samochodowych, więc opowiedz o tych różnych innych gałęziach, które są wokół Mustangów, których próbowałeś albo które teraz wdrażasz? No, w mojej głowie jest ciągle milion pomysłów. Mam taką po prostu osobowość, że mam praktycznie codziennie jakiś nowy pomysł, codziennie widzę jakąś możliwość biznesową. Jakoś mam problem z koordynacją tego i może prowadzeniem tego dalej, bo lubię coś zaczynać, coś robić, coś startować, ale później biznesowe rozkręcenie tego, czyli na przykład powierzenie zadań, dla mnie jest problemem. To jest mój problem. Wszystkiego muszę sam doglądać i to mnie gubi. Wiem o tym,
dorosłem do tego, zrozumiałem. A w międzyczasie miałem różne pomysły. Przed pandemią otworzyliśmy firmę, która organizowała wycieczki po Stanach Zjednoczonych z właśnie klasycznymi Mustangami. Mieliśmy kilka starych Mustangów, zabieraliśmy ludzi po Road 66 na takie wyprawy. Ogromny potencjał, mieliśmy klientów z Australii, no naprawdę z każdego miejsca na świecie, Australia, Norwegia. Ludzie chcieli przyjechać, chcieli przeżyć tą przygodę, przeżyć to, że ten samochód gdzieś popsuje się na trasie, coś się stanie, ale niestety rozpoczęła się pandemia i pierwsza ekipa musiała wrócić lotem ratunkowym, więc zrobiła się to klapa. Zrobiłem to dlatego, że musiałem w tamtych czasach być w Stanach cały czas po to, żeby szukać samochodów. Pandemia zmieniła wszystko, więc środki z tamtej firmy przerzuciłem na następną, która sprzedaje części do zabytkowych Mustangów i na dzisiaj oferujemy też części, aby ludzie mogli w swoich domowych garażach po prostu budować sobie samochody. Kim są wasi klienci? Kto kupuje takie samochody i czy to są klienci z Polski, z Europy, czy wysyłacie też auto na cały świat? Mamy klientów z całego świata. Tutaj jesteśmy już tak długo na rynku, że jesteśmy znani na całym świecie. Nasi klienci to zazwyczaj naprawdę bardzo ciekawe osoby. Zazwyczaj jest osoby z cudownymi pasjami i po prostu z wielkim poczuciem i humoru, i takiego szaleństwa. Dlatego naprawdę są to zawsze genialni ludzie. Mhm. Czy taki samochód nadaje się do użytkowania na co dzień, czy to jest jednak auto tylko do takich okazjonalnych przejażdżek? No, większość naszych klientów ma przynajmniej kilka samochodów w swoim garażu, więc są to okazjonalne przejażdżki, aczkolwiek mamy przynajmniej kilku, którzy używają takich aut codziennie, robią po 20-30 tysięcy kilometrów rocznie. Gdybym chciał samodzielnie rozpocząć sobie taką przygodę z Mustangami, ale nie dysponuję takim budżetem, żeby kupić już gotowy samochód za 500 000 złotych w górę, mówiłeś, że można znaleźć takie auta na przykład za 40 tysięcy złotych, jakąś bazę, jakieś proste coupé, nie tą wersję fastback. Więc czym się kierować przy zakupie takiego Mustanga, na co zwrócić uwagę? Jeżeli chciałbyś sam sobie takiego Mustanga zrobić renowację, to po prostu, żeby to był maksymalnie zdrowy, czyli jak najmniej zgnity ten samochód. On może mieć dziury w podłodze, bo taką podłogę zawsze się wymienia, to jest normalna sprawa, ale żeby był jak najbardziej kompletny i żeby był jak najbardziej zdrowy. Chodzi głównie o to, żeby były zdrowe podłużnice, czyli wszystko, co trzyma nam podłogę, żeby to było zdrowe, żeby nie było tam dziur. Jeżeli będą zdrowe podłużnice, całą resztę zrobisz sobie sam. Czy remont takiego samochodu dla osoby, która nie ma totalnie zielonego pojęcia, czy ja jestem w stanie faktycznie się tego nauczyć? Jest to naprawdę bardzo proste. Ludzie myślą, że takie, nie wiem, spawanie czy budowa samochodu to jest science fiction. To naprawdę te samochody robione 60 lat temu były ekstremalnie proste. Były robione po to, żeby każdy mógł sobie naprawić. No przecież kiedy nasi ojcowie czy dziadowie mieli maluchy czy syrenki, oni sobie wszystko naprawiali sami. Mieli dwie pyłośki do malucha i trzy klucze w bagażniku. Jeżeli coś się popsuło, potrafili sobie to naprawić naprawdę na kawałku krawężnika. Tak samo było z Mustangami. To są bardzo proste samochody i nawet teraz w wakacje zrobiłem eksperyment z moją córką, która nie ma kompletnie nic wspólnego z motoryzacją. Przy odrobinie pomocy dziewczyna, która naprawdę chciała po prostu samochód, sama sobie go zbudowała. I wtedy, jeżeli chodzi o pokolenie naszych rodziców, dziadków, wtedy nie było YouTube'a, a teraz ta dzisiaj jest YouTube, na YouTube jest wszystko, naprawdę są setki filmów, szczególnie o Mustangach, są dziesiątki grup dyskusyjnych, grupy na Facebooku, sami też wspieramy różne grupy na Facebooku, udzielając odpowiedzi na pytania. Także jeżeli gdzieś ktoś się zawiesi, bez problemu znajdzie odpowiedź i zrobi to naprawdę w kilkanaście minut. Czyli dostępność wiedzy jest, dostępność nowych części do tych samochodów jest. Samochód mówi, że jest prosty, więc nic tylko robić stare Mustangi. Dokładnie tak, każdego zachęcam. To jest teraz taka moja misja. Naprawdę chciałbym, żeby te nowe pokolenia w końcu oderwały się trochę od telefonu. No ja wiem, że teraz akurat nagrywamy materiał na YouTube, to jest taki paradoks, ale chciałbym, żeby też każdy z tego nowego pokolenia też łyknął troszeczkę techniki, tej naprawdę wiedzy i tego, że bardzo prosto jest coś zbudować, coś zrobić i bardzo do tego zachęcam. Nie wszystko kręci się wokół internetu i ja jestem z człowieka IT, zrobiłem się człowiekiem analogowym, pasjonują mnie, nie wiem, wszystkie rzeczy analogowe, od gramofonów, patefonów i różnych takich starych wynalazków. To wszystko, o czym zapomnieliśmy, dla mnie jest fascynujące i bardzo bym chciał, żeby przynajmniej garstka, to nie muszą być wszyscy, ale przynajmniej garstka po prostu się tym zainteresowała i żeby to nie znikło. Sporo osób, które nas oglądają, szuka takiego swojego pomysłu na biznes. Z twoim doświadczeniem, czy wokół tej branży zabytkowych samochodów, Mustangów, jest tutaj pole na
robienie biznesu? Warto to wchodzić z punktu widzenia biznesowego, czy to jest jednak tylko dla takich typowych pasjonatów? Od strony biznesowej zapotrzebowanie jest ogromne. Naprawdę te samochody są poszukiwane na całym świecie. My jesteśmy tutaj w Europie małym rynkiem. Ogromnym rynkiem jest Australia na przykład. Wszyscy w Australii, tam też robocza godzina jest strasznie droga, szukają dobrej jakości samochodów. Tak samo tutaj kraje Bliskiego Wschodu. Wszędzie, no, wszędzie są osoby, które poszukują takiego Mustanga, marzą o takim Mustangu, a nie mogą go kupić, bo po prostu go nie ma. Czyli jest tutaj potencjał biznesowy, żeby takie firmy, które albo remontują, albo budują od zera takie starsze Mustangi, żeby coś takiego otwierać. I jak najbardziej, potencjał jest ogromny, tylko trzeba to robić po prostu uczciwie od samego początku do końca, bo jest niestety ten rynek troszeczkę popsuty firmami, które chcą bardzo szybko zarobić. Tutaj nie da się bardzo szybko zarobić. Tutaj ten czas produkcji to jest ten minimum rok. Na samym początku mojej działalności to było ponad półtora roku zbudowanie jednego samochodu, czyli po prostu no, nie da się szybko zarobić, nie da się po prostu kupić, sprzedać i zarobić 20%, tak? Tutaj trzeba kupić, sprzedać, zarobić 100%, ale niestety te 100% zarobi się w ciągu roku czasu, co rozbije się niestety na kilka miesięcy życia, no, po prostu na kredyt. Wielkie dzięki, Adam, za rozmowę, za takie emocje, które mi tutaj zafundowałeś w tym samochodzie. No i Wam, drodzy widzowie, też dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków na kanale. Dzięki. Widok trzęsących się rąk prowadzącego bezcenny. Dzięki bardzo.